Witajcie. Dzisiaj rwany chlebek a la Ewelina. Nazwałem tak, bo zainspirowałem się banalnym pomysłem, ale też równocześnie genialnym, żeby rwany chlebek zamiast robić w foremce, zrobić w takich muffinkowych pojemniczkach. Także będą bardzo poręczne dzisiaj na Sylwestra. A przy okazji, patrz, jakie cudne buty sobie kupiłem. Jakby stwierdziłem, że wypadałoby buty zmienić jeszcze w starym roku. A przymierzałem się do zakupu tych butów na Gaba już jakiś rok czasu, bo wtedy zobaczyłem pierwszy raz u swojego kolegi. On akurat miał zielone. No ale jak zobaczyłem, jaki jest wybór kolorów, no to tak się zabierałem. No i teraz, nie wiem, 2-3 dni temu zamówiłem i oto są. No ale stwierdziłem, że pochodzę trochę po domu, zobaczę, jak leżą, zanim kupię drugą parę. A wracając do naszych rwanych chlebków, czy tam mofinek, nie wiem jak to nazwać, to całą procedurę pokażę Wam tutaj. Zaczynam oczywiście od przepisu wyjściowego na chlebek rwany, no tutaj w książce, którą kiedyś dawali do zestawu. A tu już gotowe ciasto, zrobione wczoraj z przepisu, przeleżało w lodówce. Także jak widać, pięknie nam wyrosło. Przez to wylewało długo w lodówce, to nam się gluten też ładnie wykształcił. Także tą kulkę dzielimy na 4 części. Taki fajny nóż z AliExpress, bardzo wygodna sprawa do dzielenia ciasta. No, troszkę pougniatajmy w mniejsze kulki. Zawijamy ciasto pod spód. Dobra, mamy 4 sztuki. A tu już nasz, że tak powiem, farsz. Zainspirowałem się pomysłem z książki, gdzie było podane, że można dać bekon. Tu mam gdzieś z pół, albo 3/4 kostki masła. Wcześniej wysmażony bekon i tłuszcz z niego. Garść rozmarynu. 2 kostki knora czosnkowe. No i co? Wałkujemy nasze ciasto. Właściwie to wyszło podobne do ciasta do pizzy. Patrzcie, guma do rzucia pięknie się rozciąga. Staramy się uformować w miarę równy prostokąt, w szczególności rozciągając te narożniki. Proszę bardzo. No i możemy smarować. No tutaj nie żałujemy ilości. Ciasto to ma być tłuste. Mam nadzieję, że nam starczy na wszystkie. No i jak już mamy równomiernie rozsmarowane, możemy formować naszą rolatkę. Dobra. Koniec zawijamy pod spód. A że mamy tutaj 12 foremek, no to ten kawałek musimy podzielić na 12 części. Jak najprościej to zrobić? Dzielimy na pół. Potem dzielimy każdą połówkę też na pół. Tym sposobem mamy 4 równe odcinki. No i jak już mamy takie małe, to bezproblemowo każdy podzielimy na 3 równe części. A 3 razy 4 oczywiście mamy 12. Dobra. Jeszcze kawałek. No i teraz uzupełniamy każdą z foremek, układając każdą odciętą rolatkę na boku. Możemy ją delikatnie spłaszczyć. I jest komplet 12 sztuk, który teraz wędruje do piekarnika. Zajrzyjmy delikatnie. 200 stopni, jakieś 15 minut i powinny być pierwsze gotowe. Skwierczą pięknie. Żałujcie, że nie czujecie tego wspaniałego zapachu rozmarynu i boczku. No, a my zabieramy się za kolejną partię. No, ale że na pierwsze dwie poszło trochę więcej naszego wypełnienia, no to zrobimy mały eksperyment. Tutaj suszone pomidory w oleju. Troszkę tego oleju możemy odlać. Kroimy pomidorki na drobne kawałki. Przemieszamy. No i powinno akurat nam starczyć na pozostałe dwie kulki. Rozsmarowujemy. W ramach eksperymentu też trochę sera typu parmeńskiego. Doda nam pięknego aromatu. No i też wspaniały smak.
zwijamy kolejną rolatkę. Kładamy na bok. No jeszcze w piekarniku siedzi pozostała część, więc zwijamy jeszcze jedną. Także mam nadzieję, że Wam się pomysł podobał. Jeszcze macie chwilę czasu, żeby zrobić się na Sylwestra. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce. No, pochwaliłem Wam się butami. No i tutaj nadmienię, nie jestem w żaden sposób sponsorowany przez Nagaba. Po prostu cholernie mi się podoba ten design. Ale pochwalę Wam się jeszcze jedną paczuszką z dalekiej Australii. Znaczy, nie wiedziałem, że z Australii, dopiero jak dokonałem zakupu i dostałem numer trackingowy, zwróciłem uwagę, że to jest z Australii. Wyglądało, że amerykańska firma. Co to jest? Przyprawy o smaku bekonu. Jak to otworzyć? Tu wygląda, proszę, można podważyć. Do tego w samochodzie siedzę, bo właśnie jeszcze w starym roku chciałem odebrać. Dostałem awizo, że paczka została zostawiona na poczcie, ale ojciec już zdążył odebrać. Patrzcie na to. O. Cały zestawik. No jak już płaciłem za przesyłkę, to stwierdziłem, że wezmę po jednym z każdego. Właściwie po jednym z każdego, plus podwójnie sam czysty bekon. Bekon z aromatem serowym, maple, czyli z syropem klonowym, spicy na ostro, original, czyli zwykły, czysty, powinien być jeszcze drugi taki sam, dokładnie dwie sztuki, także jeden dzisiaj powędruje z nami na imprezę sylwestrową i smoky, czyli wędzony barbecue. Zobaczymy, co to warte. Recenzja dopiero szczegółowa, jak popróbujemy. A na dzisiaj to tyle, także wystrzałowego Sylwestra. Na razie, hej.